Zimno jest? Czekaj, podpompujemy mu jeszcze. Muszę go podpompować. Poczekaj, przywrócaj, bo to się odchodzi. Zapowietrzył się? Cholera go tam, nie? Pompa paliwo jest. Kurwa, szmaty nie wzięliby. A zaraz zobaczymy. No. No, Maciuś. Do końca gaz? Do końca gaz całkiem. I to musi być. Do końca? No, jest, jest. Panie Kazimierzu, i co tutaj słychać? No tutaj taki ci powiem, taki już on jest nie jest zły, tylko to jest, wiesz, blachy strasznie są, bo tak poza tym to, ale te strasznie blachy są połamane, pokrzywione. I tutaj te blachy to są makabryczne, trzeba by, jakby chciałbyś go tak uruchomić, choć chodzić, to trzeba by wszystko, komplet blacharkę zrobić. Taką blacharkę zrobić naprawdę, no jest możliwość do zrobienia, nie? Jest możliwość, zobaczymy, może faktycznie nie pójdzie, uchroni się od złomu, ale jeszcze pomyślę, no może akurat jakąś blacharkę się ją tak da się zdolność zrobić, to go się blacharkę zrobi, wymaluje elegancko, pouzupełnia się przecieki, nie przecieki i zobaczymy jeszcze, może na żniwa będzie kosił. Zobaczymy. Roboty przy tych łańcuchach, kurczę, żeby wymienić. Te wszystkie trzeba tutaj powymieniać. Te wszystkie, o, paskę, o. Patrz, oni są całkiem już, oni są luźne, ale te łapki, te gumy trzeba wymienić, bo oni już jadą samą blachą, ciągną. Już tylko szorują podajnik i dziury w podajniku ludzi. Te gumy trzeba wszystkie wymienić, podawać. No jest przy nim roboty, jest. No ale oni nie młody, bo już kupę lat ten kombajn ma i jest nic przy tym kombajnie nie robione. Zobacz, jakie blachy wyglądają. No to niestety, no to trzeba rozwiedzić. To samo to przejście widać od razu, nie? Nie zaglądaliśmy jeszcze do chłodnicy. A jeszcze nie zaglądaliśmy do chłodnicy. Tutaj może pan zajrzy, co tam jest. No,
No to nie mam drabinki, bo bym zobaczył. Tu, no, ale tu i rączką pyk. No też zobaczę, no zajrzeć mogę, nie? Zobaczymy, no co tam? Mnie to szkodzi. O, zobaczymy tu, spodnica. No pokaż. Ojej, tu. Cała zapchana. No Jezus kochany, to już właśnie koniec, makabra. O, o. Ojej. Ja się dziwię, że ten silnik nie dostał temperatury, czy on jest nieprzegrzany chyba, ale jest trochę inaczej, bo to wiesz, to wszystko zapycha, nie ma chłodzenia. Cały jest zawalony, zacudowany. Widzisz jak jest, no widzisz, to jest o, makabra. Podej mi to kurczę, zamkniemy, zobaczymy. To jest stary typ kombajnu, ale rozumiesz, jeszcze on takim jest w stanie, takim możliwym. Jeszcze te takie bebechy, które tutaj są, pozespoły, jeszcze są możliwe. Jeszcze oprócz tej blacharki, cholera jasna, bo poza tym to nie jest taki zły. I te przecieki co ma, nie? By trzeba było pousuwać te przecieki, te wszystkie te blachy pousuwać, to... Tak to by jeszcze zły nie był. No nie wiem, zobaczymy. Może się uchroni od złomu. Raczej, żebym chciał, żeby on chodził, bo ja lubię bizony, lubię przy nich pracować. Dla mnie by było szkoda go dać na złom. No także, no, zobaczymy. Popatrzymy, porobimy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj tego lizaka nie ma, ale luźny kabel jest taki, ale chyba nie. A tam leżał ten lizak, pamięta pan, jak byliśmy wczoraj? O, gdzie był lizak, był? U tamtego chłopa. Oj, trzeba było go wziąć, ale kto wiedział, że weźmiesz, nie? Ten lizak podtrzymujący pas, o, w ten sposób, żeby on nie spadł, bo w razie czego to może spadnąć i z tego, nie? Bo tu widzę, że go nie ma, nie? Ale jakby coś będziemy robić, no to ten lizak założymy, żeby ten pas w ogóle, jak będziemy coś robić przy nim, czy kosić, czy tak jak, żeby nie spadł. No tak to pozostało, no to wszystko tak chodzi, jak chodzi, no ale wszystko to wszystko idzie do uzupełnienia, wszystko idzie do robienia, bo to wszystko jest masakra, bo ten gospodarz to nie dbał o niego, widzę. Jak siadł, tak pojechał, jak przyjechał, tak go postawił i tak w koło, i tak w koło. A żadnej widzę ani smarowania, ani nic tego takiego bardzo nie miał. No ale dzięki Bogu, że nie miał dużo tego hektarów. No to już jest tego, nie? Na słowo honoru. Tak, na słowo honoru, że nie miał dużo hektarów i tak tego, bo tak to widzisz, patrz, wszystko zaoliwione, zacudowane, mokre. Ja się dziwię tego, że on się nie zapalił. Ja się bardzo dziwię, że on jeszcze rozumiesz, się nie zapalił i się nie spalił. No. Bo tak to nigdy takiego kombajnu nie widziałem, żeby był taki zarypany. Jak żyję tyle lat, takiego nie widziałem. Zarypanego, zaolejowanego, pełno słomy, wszędzie pozapychane, pocudowane. No tak się nie stawia kombajnu na tym. Jakby był jaki chce, ale pamiętaj, jakby nie było. No, ja to wszystko powyjmuję i to za tego. No, teraz, no ciekawe. No, jedziemy?
On już 2 lata tym kombajnem nie kosił. Stał ten kombajn już właśnie tak w stanie spoczynku. Nie miał kto go naprawić, nie miał kto go pospawać. Po prostu nie chciało mu się, czy nie umiał. No bo by jeszcze mógł kupę kosić. Jakby go za, macie koło niego porobił, po tego też by kosił. A tu widzisz, ja, dla mnie to jest niedbalstwo. Kosił, bo kosił, resztę nie umiał naprawić, nie nic. A jebał pies, chodzi to chodzi. A resztę jak się popsuło, a niech stoi. No i tak stoi, stał 2 lata, no to na desta tym, no to zobacz, niestety, no. A wszystko co na bieżąco brać, wszystko na bieżąco trzeba wszystko usuwać. No to, ma przeciek, już robię to, ma to, czas pękło, trzeba zaspawać, czas znitować, no, tak się mówi, ale to przy tym trzeba trochę robić i mieć pomysłunku i trzeba chcieć po prostu zrobić. To by jeździł, a tak? Starocie, nie starocie, a sprzeda za grosze, na złom, grosza weźmie, nie potrzeba mu, bo już ziemię tam wydzierżawił, no. Nie opłaca mu się. No panie Kazimierzu, załadowane? Oczywiście, załadowane, przywiązane, umocnione i niech se jedzie. Niech wiatr mu letki będzie. Pożegnanie, że tak powiem? Tak. Z miastem, którym mieszkał? Z miastem, który był cały czas żyty, cały czas pracował. Teraz jedzie w inny kierunek miasta, w inny kierunek wioski, który będzie albo będzie pracował, albo będzie złomował. Ale mam nadzieję, że będzie jeszcze pracował. No, takie nadzieje mam. No. Tak go zrobię, mam nadzieję, że będzie chodził miodzio. No, odjazd panie Kazimierzu. Tak jest. Niech jedzie panie, jadą szczęśliwie, pomału, niedaleko jest, bo to jest 100 km, to wiesz co, ja kamieniem dalej rzucam. Także pojedzie pomału, my za nim pomalutku zjedziemy jakoś i postawimy go i będziemy myśleć, będziemy robić. Żeby to żyw jeszcze ruszył. Trzeba się spieszyć. Mi w tym kombajnie się najbardziej podoba ścinacz. A dla mnie silnik się podoba. Jedno najbardziej silnik, silnik bo jakby nie było silnika słaby, ja bym go nie wziął. A. Ale silnik jest w tym stanie, dobrym jeszcze w stanie, ma ciśnienie 4 bary, ponad, to jeszcze można z niego, będą ludzie, będą z tego silnika ludzie jeszcze. Jeszcze popracuje, kupę pochodzi. Wymienię mu olej, w pompie zmienię, pompkę zmienię, wyczyszczę, wymaluję i założę go, jak nówka będzie chodził. Zobaczysz, taka będzie, no. Zobaczymy. Odjazd. Sąsiadka mówi, że samochód jest. Ja też samochód. Nie ma samochodu. Nie ma! Usterka nie widzę! Nie ma samochodu! Stój!
by nie przeszkadzał i bym by się było dobrze, tak? Co jest? Dobra. Gasimy go. I misja zakończona. Udało się. Udało się i tak dalej będziemy robić. Będziemy sprawdzać, będziemy czyścić, no. Zobaczymy co z tego gówna się zrobi. A mam nadzieję, zawsze się coś się zrobi. Nie ma sprawy. O, wszystko działa, wszystko ok, silnik na chodzie, maszyna na chodzie, tylko bardzo jest zdebastowana. Udało się przejechać. A udało się przejechać i jest ok. Zobacz, chodzi. Chodzi. No, chodzi, chodzi. A resztę to już jest, rozumiesz, w moich ręcach. No. Dobra. Zamykamy, wodę spuszczamy. I chuj. Trzeba wodę spuścić, bo to nie wiadomo, no co się... 5 stopni ciepła tylko. No ile? 5. No, no niestety, ale trzeba będzie wodę spuścić, bo nie wiadomo, co może być. No. Dobra. No. Także wodę ja spuszczam, bo no. To wiadomo. Ja idę do tamtych. Jak? Panie Kazimierzu, i co? Zajechał? Dojechał. Woda leci? Leci. Spuściłem wodę, bo Bóg wie. A jak silnik chodzi? Co będzie mróz czy nie mróz, lepiej na zimno dmuchać, jak na gorąco. A silnik jak ja zawsze, zawsze wodę zaleję i skręcę. Ale już potem problem jest, potem wiesz jaki problem jest, nie? Panie Kazimierzu, ten silnik nadaje się do pracy? Oczywiście, że się nadaje do wytrzyma pracy. Wytrzyma 3 sezony? Wytrzyma, chłopie kochany, że on jeszcze przeżyje. Nie jednego ten silnik przeżyje. No i gitara. No. A tutaj, to widzisz co tu jest, tutaj to jest, blacharkę co robisz? Co ty zwolujesz? Blacharkę co robisz? Pomalujesz? Pomaluję. Ja blacharkę zrobię, pomalujesz, będzie gąba już. Na żniwa będzie chodził jak zegarek. A to się nie opłaca go robić. Dlaczego? Ten trup. trup, blacha trup. Ale pozostały, no to... Chodzi. To jest, ja ci powiem, to jest kombaj zabytek. Tak. I trzeba go zrobić elegancko i on by skosi trochę, resztę będzie stał. Ale panie Kazimierzu, mogę jedną rzecz powiedzieć? Ja bym go nie ciął, ja bym go zostawił. No to zostawię, ja go nie... nie mam. Na zabytek? To no. Ja bym go zostawił. Nie mam zamiaru. Dziurki dziurkami, ale wiesz. Wszystkie te płaszcze powymieniam. Te płaszcze wszystkie powymieniam. Będzie chodził jak zegarek. Sam ścinać człowieku to jest... Elegancki, ile kosztuje? Sam ścinać. Widzisz? Lobo? Uwaga! Tak jest. No, zobacz. Bo ścinać... Wszystko. No. Ścinać jest z 96 roku. No, jest. 20 stary. 20 lat młodszy od kombajnu. No, no to widzisz, jest 20 lat młodszy. No a kombajn, no wiadomo jaki jest, nie? No w jakim stanie, takim stanie. No trudno się mówi, no trzeba go lepiej. Człowiek też się starzeje, siwieje i starzeje się, tak? Tak samo i sprzęt, tak samo i ja bym go zostawił ten, no. W całości. No, no nie da rady, no słuchaj, no wybacz, no ale coś trzeba zrobić, nie powiem, że nie. Numer 14575, no, no, 77 no. Rok. No, to proszę bardzo. 77. To ile ma lat? Ja cię pierdolę. To jest, macie, przedwojenny kombat. Przedwojenny? Przedwojenny kombat. Tak, no. On po wystuli to jest powojenny od razu. Wistula była na workach. No tak, wistula na zbiornik, wistula na... Ale to już stanowczo. Tak, na worki. No sam worki nosiłem. Oczywiście, że tak, sam wory nosiłem, kurde, no, mać, tak, z wistuli. Tak, z wistuli. A jak?
coś chciałem powiedzieć, te akumulatory zostaną tutaj, czy trzeba ich wymontować?